Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Zespole Szkół w Przepisach. Za chwilę gościć będziemy tutaj w tej szkole ministra edukacji narodowej panią Barbarę Nowacką. To jedno z najlepszych liceów, jedna z najlepszych szkół średnich w województwie śląskim, o czym świadczą wyniki egzaminów maturalnych. Stąd w pierwszej kolejności pani minister odwiedza to liceum. Bywa w tym liceum pan minister zdrowia Marian Zembala, którego imię nosi Przepickie Liceum od ubiegłego roku, ale dzisiaj po raz pierwszy w historii tego elitarnego liceum, tej elitarnej szkoły będzie tutaj gościł minister edukacji narodowej. Szanowni Państwo, zapraszam pana posła sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i panią starostę do otwarcia dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy dzisiaj w murach tej szkoły przyjmować tak znamienitych gości. Witam bardzo, bardzo serdecznie ministra edukacji narodowej, panią Barbarę Nowacką. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji, pana Henryka Piechurę. Witam śląską kurator oświaty, panią Aleksandrę Dyrę. Witam starostę powiatu chłopuckiego, panią Zdzisławę Kal. Witam wicestarostę powiatu chłopuckiego, panią Anetę Kiedurę. Przewodniczącego Rady Powiatu, pana Zbigniewa Wiśniaka. Burmistrza miasta i gminy Krzepice, pana Krystiana Kropynie. Wójta gminy Lipie, panią Bożenę Bielo. Witam naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej w powiecie kłobuckim, panią Joannę Kulejewską. I witam przewodniczącego Rady Gminnej, pana Klubę Mateusza. Ja również bardzo gorąco witam członka zarządu powiatu kłobuckiego, przyjaciela naszej szkoły, pana Józefa Boleckiego. W ramach przywitania oddaję głos panu posłowi, pani starszy. Szanowna pani minister, drodzy goście, witam bardzo serdecznie. Pan dyrektor dokonał szczegółowych powitań. Ja chciałem podziękować pani minister za przyjęcie zaproszenia do naszego powiatu. Moje powitania, jak również powitania pani starosty będą bardzo krótkie, dlatego że chcę oddać głos młodzieży, panu dyrektorowi, nauczycielom, żeby w kilka minut przybliżyć, jak oświata tutaj w Przepicach liceum, w zespole w liceum nie profesora Mariana Zembali się ma, a ma się bardzo dobrze, o czym świadczą bitki, ale o tym za chwilę. Pani minister, pani kurator, witam bardzo serdecznie. Pani minister, pani kurator, szanowni goście, wójtowie, samorządowcy, nauczyciele. Witam Państwa bardzo serdecznie w powiecie kłobuckim. W imieniu całego zarządu powiatu kłobuckiego wyrażam ogromną radość pani minister, że pani zechciała do nas przyjechać. Jest tutaj na pewno bardzo duża zasługa naszego posła, pana ministra Henryka Piechury, który
bardzo dba o powiat pobudzki i cały czas jest ściśle związany z edukacją, powiedziałabym, w naszym powiecie. Bardzo się cieszę, że możemy gościć takie znakomite osoby i myślę, że te szkoły się Państwu spodobają, ponieważ powiat pobudzki od wielu, wielu lat bardzo dba o oświatę, o edukację i mamy naprawdę świetne szkoły i świetną ścieżkę edukacyjną. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ja myślę, że teraz przy współpracy z panem ministrem i z panem wiceministrem będzie to szczególne znamienie. Też z panią kurator oczywiście, tak? Będzie to na pewno bardzo owocne. Dziękuję. Dziękuję za powitanie. Dziękuję gościom za przybycie. A teraz gościom przedstawię naszą szkołę. Rozpocznę od uczniów, reprezentowanych dzisiaj przez grono tych, którzy osiągają najlepsze wyniki. Są laureatami olimpiad, uczestnikami projektów, działają w szkolnym samorządzie. Bo uczeń w naszej szkole jest najważniejszy. A teraz rada pedagogiczna. To moi nauczyciele, bardzo dobrze wykształceni, odpowiedzialni, ale doświadczeni, ale przede wszystkim z ogromną pasją. Z ogromną pasją, zaangażowaniem i oddaniem działają na rzecz rozwoju swoich uczniów. I reprezentacja ogółu rodziców, którzy są dla nas partnerami w całym procesie edukacji i wychowania właśnie ich dzieci. O, i to cała nasza szkoła. Uczniowie, nauczyciele i rodzice. To serce i umysł tej szkoły. Jest też oczywiście budynek. Są i cała infrastruktura. Są pracownie, są sale gimnastyczne, jest aula. Budynek jest zmodernizowany, dobrze wyposażony, z najnowszym systemem ogrzewania. Mamy wielofunkcyjne boiska, orlik, tereny rekreacji, tereny wypoczynku, parkingi. To, co nas otacza i co usprawnia, uprzyjemnia i ułatwia nam pracę, to są efekty bardzo dobrej, wieloletniej już od 25 lat, współpracy z samorządem powiatowym, będącym dla nas organem prowadzącym, który nigdy nie szczędził nakładów na inwestycje oraz na oświatę. Ale również gmina Krzepice, burmistrz miasta i gminy niejednokrotnie wspierali finansowo wszelkie inicjatywy, które prowadzone były w naszej szkole. W szkole, która usytuowana jest w tym mieście. Jesteśmy tu szkołą lokalną, łączącą tradycję i nowoczesność, aspirującą do miana szkoły sukcesu. Jednym z elementów tradycji jest patron. My od 1 września tego roku mamy patrona. Mamy patrona, którym jest najwybitniejszy absolwent naszego liceum, którego osiągnięcia, pionierskie dokonania, pracowitość, empatia, a jednocześnie pamięć o swojej szkole są dla nas i dla kolejnych pokoleń drogowskazem. W tym miejscu naszym gościnią pani minister, pani
Kurator, pragnę odtworzyć te słowa, które my znamy już bardzo dobrze, których będą słuchały kolejne roczniki uczniów przychodzących w mury naszej szkoły. Bo taka jest rola patrona. Patron powinien inspirować, patron powinien motywować, patron powinien zachęcać do podejmowania wyzwań i uczyć szacunku do przyszłości i osób. Witajcie Państwo. Urodziłem się w małej Częstochowskich Krzepicach z bardzo dobrej budy. Tak, w tej mojej budzie w Krzepicach uczyli wspaniali nauczyciele. Mówię to z dumą. Dzięki nim wybrałem medycynę. Dzięki nim wielu olimpijczyków nie tylko pokończyło studia, ale do dziś jest zacnymi ludźmi, którzy zawsze, powtarzam zawsze, pamiętają o swojej kochanej szkole i o swoich wspaniałych przewodnikach, a więc nauczyciela i wychowawca. Wszystkiego dobrego, mój drodzy. Te słowa i ten patron to również zobowiązanie dla nas, żeby tworzyć szkołę nowoczesną, z bogatą ofertą, poszerzającą horyzonty, otwierającą na nowe wyzwania i sukces. Sukces szkoły to nie tylko wyniki i osiągnięcia. To również rozbudzanie pasji, zainteresowań. To również poszukiwanie talentów i działanie dla pełni rozwoju. Rekrutujemy uczniów nie z wielkich miast i aglomeracji, ale tutaj z Krzepic i z przyległych gmin Lipia, Opatowa, Panek, uczniów o różnym potencjale, z małych szkół, ale naszym zadaniem i celem jest stworzyć taką szkołę, aby każdy w niej znalazł miejsce dla siebie. I aby każdy, ale to każdy, osiągnął sukces na miarę swoich możliwości i na miarę swoich marzeń. Trudno kilka minut mówić wszystko o swojej szkole. Dlatego teraz w dwóch krótkich, pięciominutowych prezentacjach pokażemy w obiektywie kilka aspektów naszej pracy, ażeby później pozostał nam czas jeszcze na wystąpienia gości, na rozmowę, na dyskusję. Zapraszam bardzo. Pamięć o ludziach i wydarzeniach. Dziś Liceum Ogólnokształcące imienia profesora Mariana Sembali. Wczoraj imienia Władysława Broniewskiego. Zapraszamy na spacer po naszej Alma Mater. Chcemy pokazać to, co dla nas ważne i co stanowi istotę szkoły. 8 września 2023 roku miało miejsce wydarzenie upamiętniające Krzepiczanina, naszego wybitnego absolwenta. Nadanie szkole imienia profesora Mariana Sembali oraz nowego sztandaru. Pielęgnujemy wspomnienia zarówno o ludziach, jak i wydarzeniach. Zjazdy absolwentów na stałe wpisały się w tradycję szkoły, podobnie jak złota matura oraz inne jubileusze.
dbamy o tradycje. Każdego roku podczas Święta Niepodległości młodzież z klas pierwszych zostaje przyjęta w poczet uczniów i składa uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Corocznie uroczyście w gronie władz samorządowych, rodziców i nauczycieli żegnamy maturzystów. Wieloletnią tradycją stała się Akademia Młodego Licealisty, podczas której absolwenci klas ósmych mogą poczuć atmosferę naszej szkoły, by później, już jako jej uczniowie, mogli zaprezentować się podczas integracyjnego dnia pierwszoklasisty. Szkoła równa się działaniu. Szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, to również działania we współpracy z uczelniami, znanymi firmami i instytucjami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Nawiązaliśmy bliską współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, pod patronatem której działają klasy akademickie, z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Opolskim. Uczelnie te są bardzo często wybierane przez naszych absolwentów. Z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, z firmą Samsung realizujemy globalny program Solve for Tomorrow, z Instytutem Pamięci Narodowej, z miejscami Pamięci Narodowej, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Pawiak oraz wieloma innymi. Ważnym elementem wychowania i edukacji są spotkania wspomnieniowe, jak Wieczornica Ten Czas oraz konferencje organizowane, aby upamiętnić, czy to postacie związane ze szkołą, jak ta poświęcona Ignacemu Kozielewskiemu, czy z historią miasta, tędy przeszła historia, z okazji święta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, czy też te objęte patronatem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Podróże małe i duże. Odbywamy podróże po Polsce i po Europie, poznając miejsca, ludzi i historię. Szkoła równa się sukces. Wszystkie te działania plus zaangażowanie w nauczanie i uczenie się przekładają się na sukcesy i osiągnięcia. Uczniowie naszej szkoły zdobywają miejsca medalowe w wielu konkursach i olimpiadach. Na przykład o diamentowy indeks AGH, indeks na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, o złoty indeks Politechniki Śląskiej, Olimpiadzie Języka Polskiego czy Olimpiadzie Losy Żołnierza i Oręża Polskiego. Długo można by wymieniać osiągnięcia w konkursach na różnych szczeblach. Ponadto uczniowie zdobywają wysokie oceny oraz szczycimy się wysoką zdawalnością matur w województwie śląskim. Dowodem na to jest znak brązowej tarczy w rankingu liceów ogólnokształcących Perspektyw. Szkoła równa się pasja. Szkoła to jednak nie tylko nauka i wyniki. To również pasje, które uczniowie rozwijają z zaangażowaniem i radością. Aktywnie działa szkolne koło teatralne, które uświetnia uroczystości świetnymi spektaklami. Oprawa muzyczna należy do Szkolnej Orkiestry Połączonych Sił oraz Talentów Wokalnych. Taniec nowoczesny prezentuje grupa taneczna Elobronek. Przy
Wszystkim tym działaniom zawdzięczamy fakt, że nasza szkoła jest znana nie tylko w powiecie, ale i w województwie. Nauka, praca i pasje składają się na dobrą markę zespołu szkół w Krzepicach. Skoro w tej chwili znaleźliśmy się przy sukcesach, to dosłownie 2 minuty. Chciałem w szczególny sposób wyróżnić dzisiaj przy takim audytorium jeden z naszych wielu uczniowskich diamentów. Ale to jest ten diament, który został już w brylant oszlifowany w tej szkole. Proszę, uczennice już 4. klasy liceum ogólnokształcącego Oliwie Leszczynę. Audytorium wymienić wszystkich sukcesów, które Oliwia świętowała i była dumą naszej szkoły od klasy pierwszej. Już w klasie drugiej posiadała indeksy na wyższe uczelnie. Posiada indeks na Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii na 3 wybrane kierunki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest laureatką ogólnopolskich olimpiad, olimpiady języka polskiego, która zwalniają z języka polskiego ze 100% zdawalnością na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ogólnopolskiej olimpiady o indeks AGH, laureatką ogólnopolskiego konkursu wiedzy geologicznej Okawango, tytułem finalisty ogólnopolskiego konkursu logicznego, laureatką 10. olimpiady ogólnopolskiej dyktando niepodległościowe, stypendystką prezesa Rady Ministrów uzyskującą od pierwszej klasy 6,0 jako średni wynik nauczania. Oczywiście to Oliwia wygrywa w ogólnopolskich biegach imieniem Jana Długosza. Jest również koordynatorem naszej orkiestry Dętej Połączonych Sił. Jest dumą naszej szkoły. Gratuluję, Oliwio. Bardzo dziękuję za wyróżnienie i chciałam podkreślić w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły, że żadne z tych naszych uczniowskich osiągnięć nie byłoby możliwe bez ogromnego wsparcia i ogromnej pomocy ze strony dyrekcji i naszych nauczycieli, którzy każdego dnia wkładają mnóstwo pracy i zaangażowania to, aby przygotować nas jak najlepiej do egzaminu dojrzałości, ale często poświęcają również swój prywatny czas podczas przygotowań do różnych konkursów, olimpiad, zawodów, turniejów czy projektów, dzięki którym możemy zdobywać nowe umiejętności, budować kluczowe kompetencje oraz realizować rozmaite działania na naszej płaszczyźnie lokalnej. Mam tutaj na myśli nie tylko projekty, których szkoła jest uczestnikiem, ale również te, które wychodzą z inicjatywy naszych nauczycieli i naszej dyrekcji. Również wszelkie nasze uczniowskie inicjatywy są bardzo ciepło zawsze przyjmowane przez dyrekcję z ogromnym wsparciem i pomocą. Więc naprawdę jako uczniowie jesteśmy bardzo wdzięczni, że w naszej szkole możemy realizować się na różnorodnych płaszczyznach, zarówno tej naukowej, jak i artystycznej, muzycznej czy sportowej. Dzięki udziałowi w różnych zajęciach, w kole teatralnym, kole tanecznym, w szkolnej orkiestrze. Dziękujemy za to, że każdy talent jest zauważany, jest rozwijany. A przede wszystkim za to, że nasza szkoła, nasz Bronek jest dla nas, uczniów, powodem do ogromnej dumy i stanowi miejsce, do którego wracamy każdego dnia z ogromną chęcią, motywacją, pełni nowych pomysłów, inspiracji i z zapałem do dalszego działania i do dalszej pracy. Dziękuję bardzo, Oliwio. Ja muszę to powiedzieć, myśmy się na te słowa nie umawiali. Jesteśmy szkołą zakorzenioną w tej krzepickiej ziemi już od 80 lat. I zobowiązani jesteśmy również do działań na rzecz tej
ziemi, tego środowiska i jej historii. I teraz proszę o kilka wydarzeń, które związane są z tą lokalną właśnie działalnością. Człowiek ze swej natury potrzebuje zakorzenienia. A zakorzenia się nie tylko w określonym czasie, ale także w konkretnej przestrzeni. Nikt przecież nie przychodzi znikąd. Ileż to razy człowiek podaje w ciągu swojego życia, wciąż na nowo, przy różnych okazjach, czas i miejsce swojego urodzenia. Tym najbardziej naturalnym miejscem zakorzenienia każdego z nas jest mała ojczyzna. To z tych małych ojczyzn składa się wielka ojczyzna, Polska. Dbałość o pamięć, o przeszłość swojego miasta, regionu stanowi ważne zadanie dla młodego pokolenia. Dlatego tak mocno podkreślamy znaczenie lokalnej historii i podejmujemy w naszej szkole działania zmierzające do poszerzania wiedzy o Krzepicach i okolicy. Przypomnimy Państwu kilka cennych inicjatyw realizowanych w Zespole Szkół poświęconych naszej małej ojczyźnie. Szczególną rolę w podejmowanych w szkole działaniach lokalnych odgrywa wolontariat. Ważnym działaniem charytatywnym, które na stałe wpisało się w kalendarz miasta, jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krzepicach. W bieżącym roku już po raz 22 sztab, utworzony przez uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Krzepicach, zorganizował zbiórkę pieniędzy, licytację oraz koncert w Miejskim Domu Kultury. Kolejne inicjatywy związane z angażowaniem środowiska lokalnego uczniów okolicznych szkół podstawowych to maraton pisania listów Amnesty International oraz działania Klubu Czytelniczego Lektor, realizującego misję upowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych, który współpracuje również ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Krzepicach, organizując dla podopiecznych spotkania literacko-muzyczne. Wśród działań o charakterze lokalnym ważne miejsce zajmuje projekt Krzepice, dwie kultury, wspólna pamięć, poświęcony historii i kulturze żydowskiej. Jego celem jest poznanie przez młodzież wspólnej przeszłości Polaków i Żydów w Krzepicach oraz kształtowanie postawy tolerancji. Uczniowie w ramach projektu zajmują się żydowskim cmentarzem od 2008 roku. Podjęliśmy wówczas zobowiązanie, adaptując ten zabytek jako szkoła i staramy się z niego corocznie wywiązywać. Od 8 lat współpracujemy z wolontariuszami z amerykańskiej fundacji Maceba i podopiecznymi warsztatu terapii zajęciowej w Dankowicach II oraz wieloma innymi instytucjami. Za realizację projektu Krzepice, dwie kultury, wspólna pamięć Zespół Szkół w Krzepicach został wyróżniony Nagrodą POLIN 2022, która jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN osobom i organizacjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Tematykę żydowskiej społeczności Krzepic podejmowaliśmy również realizując projekt Szkoła Dialogu w formie spacerów edukacyjnych, odwiedzając ważne historyczne miejsca w naszym mieście. Działania o charakterze lokalnym łączą się często z projektami lub programami o szerszym zasięgu. Przykład stanowią projekty międzynarodowe pod tytułem Zachować pamięć, mające na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat II wojny światowej oraz poznanie historii lokalnej. Uczniowie Krzepickiego Liceum oraz szkoły z Tübingen z Niemiec nie tylko zwiedzali obóz Auschwitz-Birkenau, fabrykę Schindlera w Krakowie, ale poznawali dramatyczne losy mieszkańców z miasta z czasów okupacji. W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w kolejnym międzynarodowym projekcie pod tytułem Walka z antysemityzmem, ksenofobią i rasizmem dziś. Pierwsza część projektu odbywała się w Oslo oraz na wyspie Utoja. Drugi etap działań projektowych miał już charakter lokalny. Wiedzę, umiejętności i inspiracje zdobyte w czasie warsztatów w Norwegii uczniowie przenieśli do szkoły, organizując warsztaty antydyskryminacyjne
dla młodszych kolegów i koleżanek oraz konkurs plastyczny. Toleruję, nie dyskryminuję. W ramach propagowania aktywności młodzieży zaproponowaliśmy swoich kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Celem tych działań jest zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie publiczne i podejmowanie odpowiedzialności za dobro wspólne. Zainicjowaliśmy również stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Krzepice, w której będą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz naszego liceum. Działania w Młodzieżowej Radzie upowszechniają ideę samorządności, pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i możliwości lokalnej społeczności, a także kształtują poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. Kończąc refleksję na temat działań lokalnych realizowanych w Zespole Szkół w Krzepicach, warto przytoczyć słowa profesora Leszka Kołakowskiego. Mała ojczyzna to miasto czy wieś, w której się urodziliśmy. To środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy. Nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły to przestrzeń niewielka. Wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana. To centrum świata. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moglibyśmy jeszcze zaprezentować bardzo wiele naszych talentów muzycznych, aktorskich, artystycznych, ale na zakończenie tylko 3-minutowy występ naszego talentu wokalnego. Kornelia Dusza. Niech ci się w sercu zapieli gęsty miód.
przedstawiliśmy naszym gościom skromny odcinek naszej pracy, ale teraz pozostaje nam 20 minut. Bardzo prosiłbym o wystąpienie pani minister i ewentualnie porozmawiamy jeszcze później przy stołach. Pomocną dłoń podać trzeba. I cieszę się, że sam początek naszych rządów już był tym dobrym początkiem, mam nadzieję, naszej współpracy, która też wierzę, że będzie się dobrze rozwijać przez lata. Wynagrodzenia, wiem, że u Państwa już przyszły podwyższone. Naprawdę chodzi mi tylko o jedną rzecz. Wam te pieniądze się po prostu należą. Bo polski nauczyciel to ktoś, kto od lat, pomimo przeciwności losu, pomimo trudów, wyzwań, często braków w okolicy, często braku wsparcia, jak bywało też braku wsparcia politycznego, nieustannie działa na rzecz dobra dziecka. Wspiera, rozwija, otwiera, uczy, edukuje, często też pomaga. I bez dobrych nauczycieli nigdy nie będzie dobrej szkoły. I mam nadzieję, że te drobiazgi, które dzisiaj ze strony ministerstwa płyną, i dobre słowo, i pan minister, który dba o swoje lokalne szkoły, tak jak każdy inny, i wynagrodzenia, które wreszcie uciekły od minimalnej i zbliżają się do średniej, i mam nadzieję, że to nie jest koniec kuratorium. I pani kurator też, bo wielokrotnie już o tym rozmawiałyśmy, kuratorium jest po to, by szkołę wesprzeć, by poprowadzić w trudnych czasami momentach, a nie ścigać i karać, by pozwalać na rozwój autonomii, na rozwój eksperymentów, projektów, działań, by właśnie wspierać tam, gdzie nauczyciele chcą rozwijać siebie i rozwijać młodzież, by w różnorodności pomysłów, talentów, spojrzeń, perspektyw, poglądów znaleźć siłę i synergię. Bo tylko wtedy rozwiniemy się dobrze, tylko wtedy każdy z nas na koniec dnia lub na koniec roku szkolnego powie: kolejny raz nam się udało zrobić coś dobrego. A tym dobrem, powtórzę to jeszcze raz, jest dobro i siła, która jest w dzieciach i młodzieży, a wynika z siły, którą dają, owszem, rodzice, ale tu w szkole dają im nauczycielki, nauczyciele, dobra dyrekcja i cała bezpieczna przestrzeń wokół. Szanowni Państwo, bardzo Wam gratuluję. Ja mam nadzieję, że pan minister Kipura spowoduje, że jeszcze się kiedyś spotkamy, ale zaproponował mi bardzo ambitny dzisiaj program. Dziś przed nami jeszcze szkoła w Kłobucku, w której będę mogła zobaczyć, jak wspaniale również na Waszych ziemiach rozwija się edukacja w systemie dualnym i jak to edukacja zawodowa jest ważna, ale na pewno zostaniecie w mojej pamięci, nie tylko przez wyjątkowe uczennice z przepięknym śpiewem, który wszystkich nas chyba poruszył, i wieloma talentami pani Oliwii. Tych talentów to pani chyba za 10 osób, a myślę, że nie jest pani jedyną tak utalentowaną osobą w szkole. Po prostu chciałam Państwu podziękować, panie dyrektorze, państwo nauczycielki, nauczyciele, cała kadra pedagogiczna i społeczności szkolna i samorządzie terytorialne jako organie prowadzący, za to, że wspieracie młodych. Tak oni się będą rozwijać i tak będzie się rozwijać i miast, i miejscowość, i miasto, i powiat. Bo w młodych jest przyszłość, w młodych jest siła, ale sama młodość, jak Państwo wiecie, bez Waszego doświadczenia, może błądzić, a dzięki Wam idzie w wyżyny. Dziękuję Państwu bardzo. Spoczna pamiątka z pobytu mojego, bo pan minister, ale zapraszam pana ministra, żeby dołączył, że byliśmy, że ministerstwo widzi każdą szkołę, a taką widzi z gigantyczną przyjemnością, taką rozwijającą. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję pani minister za te słowa i dziękuję za tą wizję edukacji, w którą wydaje mi się, że wpisujemy się i służyć ona będzie wszystkim szkołom. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Prosiła jeszcze o zabranie głosu pani śląska kurator oświaty. Zapraszamy serdecznie.
Panie ministrze, panie dyrektorze, szanowni goście, ja bardzo króciutko, dyscyplina czasu jest bardzo ważna, zresztą po przerwowej, więc już nie odważyła dużo czasu zabierać. Ja chciałam się zwrócić do Oliwii. Pozwolisz, wchodząc do szkoły, po prostu Belfer się pewnie budzi. Wobec tego, Oliwia, ja chciałam cię po prostu zaprosić do kuratorium oświaty. Nie widzę, o! Chciałam cię zaprosić w absolutnym szacunku do osiągnięć, które masz, talentów, które masz. Chciałam cię zaprosić do kuratorium oświaty, bo w końcu 41A, 10 piętro. Chciałam cię zaprosić, bardzo proszę o telefon, umówimy się na spotkanie po to, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje kuratorium oświaty. Pójdziemy może również do Urzędu Wojewódzkiego. Bardzo proszę o kontakt. Dziękuję bardzo serdecznie. Nim wpiszemy się w księgi pamiątkowe i podziękujemy, czy byłby jeszcze czas na ewentualne pytanie z sali, czy już nie ma. Może jedno krótkie. Oczekuję odpowiedzi. Mimo wszystko. Mam pytanie. Czy w pani najbliższym otoczeniu są aktywni nauczyciele? Tak. To czekamy na ich głosy w takim razie. To dziękuję i bardzo się cieszę. To jeszcze ja. Jako nauczyciele koloniści Krzepickiego Liceum jesteśmy szczególnie zainteresowani pracami nad zapowiadaną modyfikacją podstawy programowej. I tutaj szczególnie nas interesuje, czy pracować nad zmianą będą tylko eksperci, czy nauczyciele praktycy. Bo dla nas jest to bardzo ważne, żeby nie czynić tego w oderwaniu od naszej pracy. I drugie pytanie, już się dorwałam do głosu. Kiedy możemy spodziewać się takiej realnej zmiany w naszej pracy? Dziękuję bardzo. Odpowiedziałam już pani bez mikrofonu, ale ja nie wyobrażam sobie, żebym nie miała irregularnych spotkań i współpracy z praktykującymi nauczycielkami i nauczycielami, więc oprócz spotkań takich, bym powiedziała, często, że przyjeżdżają różni ludzie, z którymi współpracuję, do ministerstwa też pracują z nami również blisko nauczycielki, nauczyciele praktycy, bo słusznie podstawa programowa opisana przez samych ekspertów, tego właśnie, żeście trochę doświadczyli, jak mieliście programy przez ostatnie kilka lat robione. Ten program do historii, który wzbudzał tyle emocji, był pisany nie przez nauczycieli praktyków, tylko przez pracowników IPN-u. Dlatego tam potraktowano nauczycieli historii jako osoby, które nie studiowały historii. Wszystko wpisano punkt po punkcie, zamiast traktować podstawę jak podstawę. Zespół, który teraz pracował nad podstawami, składał się i z ekspertów, i z praktyków. To były małe zespoły, ale tam było 2 na 2 na 1, jedna osoba taka bardziej, powiedziałabym, związana już wcześniej z pisaniem podstaw. Czyli 2 ekspertów, 2 praktyków. Tysiące konsultacji, a duże reformy dotyczące tego, jak, do czego ma zmierzać polska edukacja, czyli tak naprawdę sylwetka polskiego absolwenta 2038, bo z taką perspektywą musimy patrzeć, nie obędzie się bez nauczycieli praktyków. Teoretyk może zapisać wszystko. To jest tak, jak minister też może zapisać wszystko. Tylko co z tego, jak potem to kompletnie nie będzie odpowiadało tego, z czym państwo się będziecie zderzali. Pewno pierwsze propozycje zmian większych, pozwalające na większą elastyczność, na budowanie szkoły, w której najważniejsze będą te kompetencje dzisiaj znacznie bardziej potrzebne, czyli kojarzenie faktów, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych, a mniej nacisku na pamięć, łączenia lub możliwości łączenia pewnych przedmiotów w bloki, w moduły, to szacujemy, że nastąpi na 26 rok, taki jest nasz plan, żeby zacząć, ale oczywiście będzie to wdrażane stopniowo, bo nie da się od razu wszystkiego zmienić i przesunąć. Tylko mamy takie poczucie, że jeżeli teraz się nie zmieni, to przez następnych kilkanaście lat znowu nic się nie zmieni, bo teraz jest ten moment pewnej otwartości na zmiany, bo osiągnęliście, szczególnie państwo nauczyciele, pewną już masę krytyczną wytrzymałości i na niestabilność, i na przeciążenia. Żyjecie w XXI wieku, a uczycie tak, jak wy byliście uczeni. I to nie wynika z niczego innego, tylko z tego, że cały czas to samo mniej więcej jest w podstawie. I wasze innowacje, wasze nowatorskie metody, wasze chęci i zapał często są przygaszane
natłokie biurokracji, zobowiązań, pędzącej podstawy programowej, ocenozy i konieczności potem super osiągnięć przy egzaminach dla wszystkich. Ja wiem, że u was matura jest zdawana czasem nawet na 100%, ale też w większości. Przepraszam. Precyzja. W większości na 100%, co jest wspaniałym osiągnięciem, ale też mam świadomość, jakim kosztem. Jakim kosztem życia nauczycielek i nauczycieli, czasu prywatnego, wysiłku. I to wszystko też jest możliwe, bo wiemy, że przecież praca nauczycieli to jest praca z pasją. A ja mam takie jedno marzenie, że jak będziemy z panem ministrem kończyć naszą kadencję ministerialną, będzie dużo młodych osób, które zapytane, jaki jest twój zawód marzeń, powiedzą, chciałbym być nauczycielem, nauczycielką. Takie sobie stawiamy może skromne marzenie, skromny cel, ale do tego potrzebna jest autonomia, prestiż i wyższe płace. Dziękuję państwu bardzo. Pani minister będzie wpisywała jeszcze się do księgi pamiątkowej. Ja poproszę tutaj uczniów, abyśmy mogli wręczyć kwiaty i podziękowania. Panie, chciałbym.